dokoła znowu cisza gra. Myślimy w dal płyną, budzą się wspomnienia dawne. Wiosna w koło już rozkwita, promieniami słońce wita. Wiatr cichutko w polu gra, dzisiaj w sercu nie ma zła. Tak króluje samo szczęście i na zawsze i od święta niech tak będzie. A dziś mamy święta Wielkiej Nocy. Pamiętać trzeba, by radość i miłość była w Twoim domu i wśród Twoich gości. Witam Was pięknie w Rudzińcu. Witam Was, kochani. Chciałam zaprosić w imieniu wszystkich artystów, wszystkich, którzy chcieli zasiąść razem ze mną przy świątecznym stole. Zapraszam serdecznie. Wystarczy kilka nut i kilka słów, by móc wyśpiewać, że w życiu jest tak jak w piosence tej. Dziś już wiem, że trzeba szukać wciąż, choć się nieraz nie chce, bo nikt nie wie tego jak i gdzie. Szczęście się uśmiechnie. Czas bardzo szybko biegnie, a gdy nadzieja blednie, ja znów śpiewam, że tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Gdy już mam swój skarb, nic więcej nie potrzeba mi. Wystarczy kilka nut i kilka słów, by móc wyśpiewać, że w życiu jest tak jak w piosence tej. A kiedy jestem tu, rozmyślam cicho o tym, co było już, co szczęście dało mi. Tak wiele przeszłam dróg, by wreszcie znaleźć swoje miejsce. Dziś, gdy już mam swój... Wielkanoc pachnie wiosną, to pora tak radosna. Pełno pisanek kolorowych i zajączków prezentowych. Na stole bazie cukrowy baranek i mnóstwo wody dyngusowy poranek. Przy świątecznym stole razem z nami dzisiaj Magdalena Pal. Witam Cię, Madziu, bardzo serdecznie. Witam Cię również bardzo serdecznie. A właściwie nie przy stole, a na bardzo świątecznej łączce. No właśnie. Kiedy tak ostatnio patrzę. Byłaś, powiedz mi, na takim spacerze, gdzie było mnóstwo kwiatów i bardzo tak świątecznie. Wiesz co, może nie świątecznie, ale ja bardzo lubię spacerować, ja lubię przyrodę, więc no, można mnie często spotkać w jakimś parku albo, nie wiem, na rowerze gdzieś tam przejazdem w jakichś lasach. Lubię przyrodę, ale tak jak mówię, jest zielono, są kwiatki, ale nie było świątecznie jeszcze. I wiem, kiedy do nas przyszłaś, 21, bo to był pierwszy dzień wiosny, a dzisiaj też tak bardzo wiosennie, pięknie. No, spotkałam Panią Wiosnę po drodze, spodobała mi się sukienka, mówię, kurczę, może pożyczę. Pożyczyła. No więc mamy swoją wiosnę. Madziu, chciałam Ciebie zapytać, na pewno kiedyś byłaś małą dziewczynką, prawda? Podobno tak, legendy niosą. Podobno tak. No jak to było, powiedz mi, z tym szukaniem prezentów wielkanocnych, tych jajeczek kolorowych? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że w moim domu nie ma takiej tradycji. W moim domu od zawsze było tak, że przeżywało się ten okres wielkanocny w sposób szczególny, w sposób taki bardzo dostojny, bo my nie oczekujemy zajączka. U mnie w domu oczekuje się zmartwychwstania Jezusa i tu jest może dla kogoś to może być dziwne, bo nie, inną stronę troszeczkę dokładnie było więcej. Nie ma tych właśnie, że jakieś zajączki, że coś się chowa, szuka. Tego u mnie nie ma. Ale zająca z czekolady na pewno dostałaś. Zawsze zjadam. Zawsze zjadam. Zawsze. Czyli gdzieś ten zajączek jest, jesteś łasuchem? Jesteś? Wiesz co, jestem łasuchem, dlatego ograniczam słodycze. I jem ich bardzo, bardzo mało. No właśnie, a powiedz mi, tradycja
lanego poniedziałku, wszystkim dobrze znana, a panny jeszcze bardziej specjalnie tak gdzieś to przeżywają. Tak. Jak to jest u ciebie? Tak chętnie gdzieś czekasz sobie, o, tutaj jestem, proszę mnie polać. Nienawidzę tego, tej tradycji. Aczkolwiek jak byłam dzieckiem, pamiętam jeszcze to były takie czasy, kiedy była bardzo słoneczna pogoda, a mieszkaliśmy wtedy w wieżowcu na drugim piętrze. Sobie miałam taki ubaw, ponieważ koledzy chcieli mnie oblać i chodzili tam taką gromadą pod oknami, czekali aż wyjdę, a ja im z góry lałam kubłami wody, słuchaj. Oni się między sobą pokłócili, bo myśleli, że leją się nawzajem. No i taki psikus im zrobiłam. Ale jeśli chodzi o tą tradycję, to nie. U nas domu już wyrosłaś z tego psikusu? Wyrosłam z tego. U nas w domu wszyscy mężczyźni wiedzą, że jak podejdą z czymś takim, to mogą od razu odejść. A w ogóle to spędzasz święta gdzie? Spędzam święta niedaleko ciebie, bo w Koszęcinie u moich rodziców. Zawsze wszystkie takie większe okazje spędzamy razem. I drugi dzień świąt też? Drugi dzień świąt tak samo. Oczywiście no, gdzieś tam się zjeżdża, prawda, kuzynostwo i tak dalej. A jaki spacer będzie drugi dzień świąt? Wiesz co, no ja bym chciała. My wszyscy, cała nasza rodzina lubi, czy właśnie jakieś rowery, czy spacery, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. A więc słuchajcie, jeżeli chcecie tym razem Madzie zaskoczyć i gdzieś ten dygusowy poranek ją oblać wodą, no to bardzo proszę, to zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Tego nie przemyślałam, mogłam nie mówić. Na pewno, Madziu, masz dla nas prezent muzyczny. Mam prezent muzyczny, myślałam, co by tutaj zaśpiewać dla twoich gości i myślę, że są to święta, to może coś o dawaniu od siebie. Wszystko, co mam. A czego oczekujesz od drugiego człowieka? Czego oczekuję od drugiego człowieka? Bardzo niewiele. Przede wszystkim tylko tego, żeby był prawdziwy, był sobą. Niczego więcej. To ja życzę, żeby to wszystko się spełniło i zapraszamy Magdalena Pal w prezencie muzycznym dla Was. Thank you.
troszeczkę żeśmy powspominały, porozmawiałyśmy o tym, jak to było w Twoim dzieciństwie, z tym wszystkim, co około świąt wielkanocnych się dzieje i w same święta. A teraz najwyższy czas, żeby coś zjeść. Jesteś głodna? Oczywiście, jak w ogóle patrzę na ten piękny stół, to już w ogóle. Nie odpuszczasz sobie święta wielkanocne? Nie. Jeśli mama coś ochoty, to dlaczego by nie? Aha, czyli wszystko jest pod kontrolą. Dokładnie tak. No to może zaczniemy. Na spacerze wybiegam, wiesz? A no właśnie, no tak będziesz musiała bardzo uciekać, bo tak. Z tego co wiem, to troszeczkę będzie za tobą biegło ludzi. Na sam początek podzielmy się jajeczkiem, bardzo cię proszę, według takiej tradycji. Zapraszam. Proszę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Madziusz, życzę ci wszystkiego dobrego na te święta i na cały rok, żeby twoja radość zawsze gościła, nie tylko w Twoim sercu, w Twoim domku i w Twoich marzeniach. A ja Tobie również życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim, żeby ta płyta, która jest świeżutka jeszcze tak naprawdę, przyniosła Ci wiele sukcesów. Dziękuję bardzo. Ale muszę Ci powiedzieć, że u mnie w domu jest troszeczkę inna tradycja. Tak? Mówisz o dzieleniu się jajkiem? O dzieleniu się jajkiem. Nie, my się nie dzielimy. U nas każdy ma swoje. Natomiast jakbym Cię mogła poprosić, tak? Weź sobie to jedno. Proszę jajko. Bardzo. I teraz myślisz sobie jakieś życzenie. A jedno czy dwa? Dobra, ty możesz dwa. Dwa. Dobra, mam. Okay. I polega to na tym, że musimy się stuknąć jajkami i komu pęknie, ten przegrywa. Jeśli Twoje jajko zostaje całe, to Twoje szczęście spełni. Mhm. Czyli jak moje pęknie, to Twoje się nie spełnia, to moje się spełnia. Mm-hmm. Musisz mieć całe. Wiesz, że Cię bardzo lubię, to życzę. Niech się spełni moje i Twoje, okej? Okay? Jedziemy, uwaga. No to się podzielimy. Uwaga, słuchajcie, tego jeszcze nie przeżyłam. No to myślę i jest. Czyje pęgło? Moje. Moje się spełni, ale ja się z Tobą podzielę życzeniem, także spokojnie. O, dziękuję bardzo. No to słuchajcie, zawsze się można czegoś nauczyć i w same święta wielkanocne. Sami widzicie, ile tych zwyczajów jest, różnych tradycji. Dziękuję Ci, Madziu, bardzo. To jest super. To jest. Będę teraz w taki sposób właśnie życzenia sobie składać wielkanocne. Madziu, powiedz mi, jesteś łasuchem na te wszystkie dania, kulinaria świąteczne? Bo o słodyczach żeśmy rozmawiały, ale to, co tak szczególnie Ci smakuje ze stołu wielkanocnego? Baba wielkanocna. Baba? To czyli jednak słodkie? Słodycze. Jednak ale wiesz co, jednak lubię żurek. Widzę, że tutaj też żurek. A jajka? Wiesz co, ja tak. A co potrafisz przyrządzić sama tak? Wiesz co, zareklamuj się teraz. Faszerowane jajka, niefaszerowane, żurek biały, niebiały. No i ciastka, i ciasteczka, i babę wielkanocne. Z książki kucharskiej, czy wiesz, mama nauczyła? Nie, książka kucharska. Oczywiście moja mama też tam ma jakieś swoje takie sprawdzone przepisy. Mm-hmm. Natomiast ja jestem osobą, że jeśli mam coś w zamyśle fajnego, ciekawego zrobić, no to sięgam po internet. Jesteś ciekawa i po prostu dokładnie robisz to. No to co, to zapraszam Cię, to sobie zjemy, ale zanim zaczniemy jeść, na pewno przygotowałaś specjalne życzenia dla nas, dla Was, kochani. No to słuchamy Cię, Madziu. Kochani, w te święta życzę Wam spełnienia wszelkich marzeń, ale przede wszystkim, żebyście je spędzili w gronie najbliższych, bo to jest taki czas, kiedy no, to są troszeczkę inne święta niż te grudniowe, może bardziej radosne, chociaż tego nie widać, ale mam nadzieję, że w każdym domu będzie fajna atmosfera, ciepła atmosfera i nikogo nie zabraknie przy tym stole. Dziękujemy bardzo. To co, my pokosztujemy, a potem o, jeszcze z tego co wiem, to dwa takie jajka muzyczne przygotowałaś na dzisiaj. Tak? No. Będziemy mogli Cię jeszcze prosić o piosenkę? Oczywiście. No to dobrze, a co nam zaśpiewasz? Coś o wolnym czasie. O wolnym czasie? To też będzie piosenka z Twojej nowej płyty? Tak jest. Mhm. Numer 13 akurat. Numer 13. No to taka szczęśliwa trzynastka, bo rok, który jest za Tobą, jest bardzo pracowity, ale myślę, tak, że ta wiosna i cały rok pracy będzie mnóstwo. To życzę Ci wszystkiego dobrego. Troszeczkę zjemy, a potem już Magdalena Pal zaśpiewa dla Was.
Tak jak trzeba, wszyscy o czasie i razem z nami już Jacek Siński. I zobaczcie, gdzie tym razem Jacek na samym początku się zatrzymał. Oczywiście, żeby podpatrzeć, w jaki sposób można sobie wyszkrobać jajko. Pani Anko, może powiemy Jackowi, że z tym szkrobaniem jajek to tak od razu tego się nie można nauczyć, bo z tego co wiem, to w pani rodzinie ta tradycja sięga już? Sięga już od ponad 130 lat. To prawie ja tyle, ile ja mam. Spróbowałam sobie to policzyć, bo robienia kroszonek ja nauczyłam się od swojej mamy, moja mama od swojej, a mojej umy, a uma urodziła się w 1880 roku, więc łatwo policzyć. Ponad 130 lat istnieje ta tradycja w naszej rodzinie. A więc jak widzicie Państwo, święta wielkanocne już tyle lat temu były po prostu bez jajka właściwie nie mogło się odbyć. Jacek, ciebie coś tutaj... To znaczy tak, mnie interesuje to przede wszystkim to, że młodzież jest bardzo zdolna, bo z tego co widzę, to tutaj dziewczynom bardzo świetnie idzie. Tak, natomiast dokładnie. Ja miałbym pytanie do pani Bernadetki, bo jak to się szkrobie, to już widzę, to już sobie tak, dam radę. Zobacz, jak Julka świetnie tutaj kwiaty pół roku, tak, pół roku pracy i pewnie pół jajka mi się uda zrobić. Tak, myślisz, natomiast... aż pół roku? Jest, tak, jestem bardzo zdolny. Natomiast interesuje mnie, jak się uzyskuje właśnie takie kolory, bo tu są przeróżne kolory, od tych jaskrawych, jasnych do bardzo ciemnych. W jaki sposób to się robi, pani Bernadeto? Więc kolory właściwie w dawnych czasach uzyskiwano z natury. Tak, a takie, teraz mamy nowe czasy i... Ale chciałam powiedzieć, że tak? To na przykład jest szyszek olchowych. Ja pokażę. Taki ciemny kolor wychodzi. Z cebuli, czyli to właściwie jest od dawna. Cebula jest, daje różne barwy, tu są jaśniejsze, ciemniejsze, od żółcieni do ciemnego brązu. I właściwie tak na cebuli najlepiej się szkrobie te jajka, bo się nie zamazuje kolor, trzyma. I w ogóle w tej chwili, w dzisiejszych czasach, no są barwniki do jajek. Kolorowe, czerwone, różowe,
Czyli w tych pisankach ja bym się pisał na to, żeby zrobić tylko kolor, to wyszłoby mi najlepiej. Czyli nastawiłbyś się tylko na jajka, tak, bardzo kolorowe. Natomiast tak, to szkolenie to zostawiam fachowcom. A w ogóle kiedyś próbowałeś też właśnie? Próbowałem ozdobić jajko? Jajko pękło i nie ryzykuję już. To znaczy, że co, surowe? Wiesz, że trzeba nie ugotować? Aha. No tak. Trzeba ugotować, pani Anko, tak, oczywiście, prawda? I gotuje się bardzo długo. Żeby przechować na dłużej, to trzeba długo gotować. Ja jeszcze zapomniałam dodać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja próbuję przekazywać tą tradycję. Ode mnie nauczyła się robienia kroszonek moja córka. Obecnie są ze mną wnuczki, które świetnie, widzę, że świetnie sobie radzą. Mogę powiedzieć, Julka i Ala. Tak. I myślę, że jeszcze i Julkę, i Alę zapytamy, jak to się stało, że też właśnie taką pasję razem z babcią podzielają. No to co, Jacku? Nauczyłeś się troszeczkę? Już coś wiem. Już tak. Wiesz, że trzeba jajko ugotować. To jest tak bardzo ważne. I wiem, że musi być twarde, no bo jak dzieci, oprócz tego, że te jajka potem spożywają, no to też jeszcze jest czas, gdzieś tam moment, że tymi jajkami się chociaż troszeczkę bawią, więc ono musi być chyba w miarę twarde, żeby nawet jak się rozbije, żeby się nie rozpłynęło. My na chwileczkę odchodzimy od naszych mistrzyń zdobienia jajek, ale jeszcze będziemy wracać do rozmowy. Na pewno jeszcze mamy mnóstwo pytań. A ciebie, Jacku, zapraszam do naszego świątecznego stołu. Dziękuję bardzo. Jest mi niezmiernie miło, Jacku, że przyjąłeś zaproszenie do naszego świątecznego stołu. Bardzo się cieszę, bo wiem, że święta to taki czas specjalny, gdzie staramy się spędzić go z rodziną, bo na co dzień jesteśmy zabiegani. A jak bardzo zabiegany jest Jacek Silski, to nie muszę nikogo o tym przekonywać. No właśnie, powiedz może lepiej sam. Jak to jest? O zabieganiu czy o świętach? To może najpierw o tym zabieganiu. Może, że zabiegam o święta. A to też możesz. Muszę powiedzieć przede wszystkim, że jest mi bardzo miło również być tutaj w twoim programie, w waszym programie. Muszę powiedzieć, że w takiej scenografii jeszcze nie miałem przyjemności być. I chyba to jest właśnie cała magia świąt. Że oprócz tego, że jest klimat, który my wprowadzamy w święta, to również i wystrój, który jest bardzo istotny i muszę powiedzieć, że jestem pod głębokim wrażeniem miejsca i scenografii. To się cieszę bardzo, więc wracaj tym do bardziej, rodzinca. Tym bardziej, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo podobnie kolorystycznie, więc... Ja już nie pamiętam, ty dzwoniłeś się do mnie pytać, w jakich będziemy kolorach? Nie, zupełnie nie. Nie, czyli to zupełny przypadek. Czyli... Bardzo dobry przypadek. Natomiast teraz, jeżeli miałbym coś powiedzieć o świętach, to w takim miejscu jestem po raz pierwszy, ale miałem przyjemność również spędzać Wielkanoc w Jerozolimie, kiedy byłem na urlopie na Synaju. Zupełnie nawet tego nie skojarzyłem jakby czasowo, ale kiedy sprawdziłem w kalendarzu, że to za chwilę właśnie jest Wielkanoc, dokładnie w tym dniu wybrałem się do Jerozolimy. Było to niesamowite przeżycie, bo ta ceremonia, jest ich wiele, bo tam są te trzy takie najważniejsze świątynie, jak wiesz. Wspominam to bardzo, bardzo fajnie, ale najfajniej chyba wspominam właśnie te święta wielkanocne, bo o nich dzisiaj mowa, kiedy byłem małym żydącem, kiedy święta te spędzałem u babci na wsi. Tak? Ale to powiedz, co było w tym takiego szczególnego? Co było w tym szczególnego? No, oczywiście szukanie jajek, szukanie prezentów, no to wiadomo, że to jest coś, co dzieci najbardziej przyciąga. Ale oprócz tego zapadło mi w pamięci chociażby to, że były różne formy masła. Tam były baranki, były owieczki, więc to masło pewnie się w czymś wyciskało, w jakichś formach. Tak zwana osełka masła była zrobiona w formie świątecznej. To dla mnie była największa przyjemność właśnie skubania sobie tego masła tam i tak starałem się tym zwierzątkom nie zrobić krzywdy, więc gdzieś tam z boku uskubywałem tego masła. Czy dość dziś nie Jacek Silski lubi tak masło? Albo tylko w tamtych czasach? Nie. Masła używam, ale ale tego ale smaku chyba nie powtórzysz już nigdzie. Tego smaku, który był na wsi, na pewno. Tego się nie da powtórzyć. Nie. A mówisz o tych twoich wojażach. Powiedz mi właśnie tam w Jerozolimie, czy udało ci się znaleźć jakiś polski akcent świąt wielkanocnych? To znaczy... Czy szukałeś tego, czy gdzieś... Polacy wszędzie są.
widać ich i słychać. I to wcale nie jest tak, że są bardzo głośni, że są gdzieś tam niesforni. Nie, nie, nie. Wszędzie, gdzie spotykam Polaków, również i w Jerozolimie, są bardzo fantastyczni, są nastawieni entuzjastycznie. Natomiast jeżeli chodzi o takie miejsca właśnie jak Jerozolima, no tam jest sporo skupienia, sporo przemyśleń. No już nie wspomnę o ścianie, gdzie się wszyscy modlą. W tym czasie, kiedy ja jeszcze byłem, to ta ściana była przedzielona na 3/4 i reszta, czyli 3/4 to było miejsce dla mężczyzn, druga strona prawa była dla kobiet. Pani, tak. Z tego, co widziałem ostatnio właśnie na National Geographic, ten płot już zniknął i w tej chwili modlą się tam przy tej ścianie w Jerozolimie. Tak, wszyscy. Natomiast no, klimat najciekawszy jest właśnie chyba w tych świątyniach, tam gdzie odbywają się te wszystkie ceremonie. Kto nie był, no to trzeba się wybrać do Jerozolimy, ale przede wszystkim trzeba się wybrać do Bernadety na święta wielkanocne przy takim stole, dokładnie, przy takiej scenografii i przy takich pięknie szkrobanych, jak to kolokwialnie mogę powiedzieć, jajkach. A to wszystko tylko właśnie tutaj w Rudzińcu, w naszej restauracji. Słuchajcie, kochani, myślę, że wiele pytań by można Jackowi zadać, ale ja Ci zadam jedno pytanie. Tak? Czy w tym biegu życia, czy w tych wszystkich Twoich wojażach muzycznych znajdujesz czas też na to, żeby jakoś tak pomóc w przygotowaniach świąt? No, muszę Ci powiedzieć, czy że... gdzieś, jak... wiesz, wpadasz i mówisz, o, są święta, jestem teraz. Muszę Ci powiedzieć, że bardzo rzadko spędzamy święta nawet w domu, bo te drugie święta przeważnie spędzamy poza krajem. Natomiast, czy to znaczy, że nie lubisz zimy? Nie, zimy nie. Święta uwielbiam. Natomiast zimy nie specjalnie. Czyli wiosna to jest pora roku Jacka Silskiego. Tak, ale teraz będą pierwsze święta właśnie, które będziemy spędzali razem w domu. Jeszcze nie wiem, ilu nas będzie przy tym stole. Pewnie będzie nas sporo. I jak mówiłaś teraz o tym, jak te święta by mogły wyglądać, to aż mi tak lekko ciarki przeszły, jakby z takiej przyjemności, dlatego że to będą święta wielkanocne Lenki, pierwsze, które na których mam swój pomysł i nie będę go może zdradzał na razie. To ja jednak mimo wszystko Cię podpytam, jeżeli masz to chyba masz najbardziej pomysł. Mnie cieszy i to najbardziej mnie cieszy w tych właśnie świętach. Czyli będzie bardzo, bardzo świątecznie, a jeżeli masz pomysł, żeby w jakiś sposób zaskoczyć swoją córeczkę, no to powiedz mi, jakiego zająca dostanie Lenka? To znaczy, czekolady, myślę, że, z piernika, nie, myślę, że z cukru. To, myślę, że to jest akurat najmniej istotne. Najistotniejsze jest to, żeby dziecku przekazać jakby to, co panie przekazują, czyli tą tradycję, prawda, żeby było to, żeby dziecko miało w pamięci, że czegoś się szuka. Też będziemy jajka uczyć szkrobać, Lenkę, pokażesz jej w jaki sposób zdobić jajko? To znaczy, ja bardziej jej pokażę, jak można zrobić kolor na tym jajku. Natomiast jeżeli chodzi o szkrobanie, to wyślę do pani. One są fachowcami. Czyli do pani Ani, jeżeli, Bernadety, jeżeli Julki, pozwolą, oczywiście. Julki i Ali, no to pięknie. Jeszcze Cię zapytam o jedną rzecz, bo słyszałam kiedyś, że jako mały chłopiec, a już też dorastający młodzieniec, uwielbiałeś też drugi dzień świąt, czyli lany poniedziałek. Tu Jacek się uśmiecha. Pytanie jest tendencyjne. Ja wiem, o co chodzi. Domyślam się, tak? No to powiedz. Ja się domyślam, myślisz, o co mi chodzi? Chodzi Ci o to, że jest to dzień, w którym... śmigus dingus, tak? Tak, dokładnie. I chodzi Ci o to, że... Czy dałeś się porwać tej tradycji? Czy oczywiście, wiesz, że tak, ale to trzeba być sprytnym, żeby wyprzedzić dziewczyny. Natomiast chodzi Ci o to, że ja zawsze się spóźniałem i zamiast ja oblać wcześniej te dziewczyny, to one zdążyły oblać mnie. O to Ci chodziło. No i właśnie tak zostało. Ja się przyznaję do tego. Dziewczyny gonią Jacka, ale też Cię oblewają, dingus-mingus, tak, swoje tak, dziewczyny? Tak, 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 tak. Ostatnio trzy, tak. Tak, bo Lenka, Milenka i mama, także zanim ja się obudziłem, to już byłem cały mokry w łóżku. No widzisz, no to widocznie... biorąc pod uwagę to, o której ja wstaję, więc nie ma opcji, żebym jakoś zdążył
poczęstować mingusem, mingusem. A więc przy okazji dowiedzieliśmy się, że Jacek Siński w święta też wstaje bardzo późno. No to co, Jacku? No, zapraszam cię, bo z tego co wiem... Nie chciałem, żeby to zabrzmiało. Nie. Ale, nie ale to jest normalne, słuchaj, musimy się kiedyś wyspać po to, i po to taki po to też są czas, święta troszeczkę. Tak, dokładnie, żeby odpocząć i nacieszyć się sobą. Z tego co wiem, Jacku, przywiozłeś do nas prezent muzyczny. Prezenty muzyczne? Tak. Uściśle. Zajączka muzycznego. Zajączki muzyczne. Tak. Bo tutaj widzę dwa kicają. Kicają, dokładnie. Ja również mam takie dwa kicające. Jak myślisz, jak mają na imię te zajączki? Ja bym dał Ola i Tola. No to niech tak zostanie, Ola i Tola. A zapraszamy teraz Jacka, żeby swój prezent muzyczny odpakował dla was. Z Bernadetą. Że się wstydzę moich łez, nawet jeśli one tylko łzami szczęścia. Dziś są twoje urodziny, znowu kwitnie biały bez. Dam ci uśmiech, a z nim bukiet życzeń weź. Kochanie, dla ciebie miliony gwiazd, dla ciebie szczęśliwy czas, dla ciebie samych najpiękniejszych w życiu chwil. Kochanie, dla ciebie słoneczne dni, dla ciebie są szczęścia łzy, spełnienia wszystkich twoich marzeń życzę ci. Tysiąc życzeń, jeden skarb, jedno słowo i spojrzenie, ty i ja. Kochanie, dla ciebie miliony gwiazd, dla ciebie szczęśliwy czas, dla ciebie samych najpiękniejszych w życiu chwil. Kochanie, dla ciebie słoneczne dni, dla ciebie są szczęścia łzy, spełnienia wszystkich twoich marzeń życzę ci. Ode mnie pocałunki jeszcze, ode mnie łzy skropione deszczem, ode mnie wszystko, co ci tylko mogę dać. Dla ciebie miliony gwiazd, dla ciebie szczęśliwy czas, dla ciebie niosą kalendarze tylko dni pogodnych zdarzeń. Dla ciebie mam szczęścia łzy i liczysz się tylko ty. Jak urodziny, niech już będą wszystkie dni. Patrząc tak na kamery wszystkie, które tutaj są skierowane w naszym kierunku, nie widzą tego, co my widzimy, dlatego że my mamy wzrok od góry. Bezpośrednio. Bezpośrednio, tak. I tak. To, co tutaj jest na tym stole, to szczerze mówiąc widzę po raz pierwszy. Troszeczkę mi się kojarzy ta papryka właśnie z południem jajkiem, Europy, tak? Bo tam robi się w takiej papryce gołąbki. Natomiast tutaj widzę w tym jajka. Powiedz mi, bo ty tutaj jesteś częstszym gościem w Rudzińcu niż ja. Czy tutaj zawsze tak pięknie i kolorowo i smacznie. I świątecznie i smacznie? Tak właśnie, tak jest. Zawsze w Rudzińcu, w restauracji, w której teraz jesteśmy, jest bardzo smacznie. Ale myślę, kochani, że u was nie mniej obficie i bogato na tych stołach jest, bo przecież to taka tradycja, że stół świąteczny ma być zawsze zapełniony. Ale Jacku, wiesz, dlaczego odczuwasz taki przesyt tutaj?
Może dlatego, że ty tak często właśnie na święta gdzieś jakieś wojaże ci się marzą, nie, a tam to już nie ma tej tradycji, nie? Mi się wydaje, że ja bardziej w tym kierunku, żeby tego móc skosztować. Aha, czyli chciałbyś pokosztować. Tak. Ja jeszcze mam kilka pytań do ciebie. Przede wszystkim, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się iść do kościółka z koszykiem, wiesz, jak to jest taki zwyczaj, poświęcić potrawy wielkanocne? Teraz już nie chodzę, ale będę chodził pewnie z Lenką. Natomiast oczywiście, jak byłem mały i to nawet nie chodziłem sam, bardzo chętnie ze mną chodziła moja babcia. Ja już nawet wiem, o co chcesz spytać, bo tak patrzę na to wszystko i myślę, wiem, o co chcesz spytać. No to tylko trzy. Tylko składniki święconki, koszyczka, tak. Więc tak, jest koszyczek. Teraz, teraz się muszę zastanowić, co tam dalej. Oczywiście są jajka, szynki, nigdy nie zapomnę z racji tego, że jestem mięsożerny. No i oczywiście sól, resztę zostawiam tobie. No, co chleb, tam się może znaleźć jeszcze? Baba, tak, wiadomo, o, babka, chrzan. Tak. Ale myślę, że doskonale zdałeś egzamin, że pamiętasz to. No i oczywiście... Trochę się przygotowałem. Trochę się przygotowałeś i będziesz mógł przekazać tą tradycję Lence. Jeszcze chciałam cię zapytać, bo wiosna już właściwie razem z nami jest. Widać to też na naszym obrazku. Powiedz mi, jak ta wiosna zapowiada się u Jacka Silskiego? Bardzo pracowicie, jeżeli chodzi o plany artystyczne. Mam kilka koncertów z orkiestrą symfoniczną. Mam w planie płytę z orkiestrą symfoniczną również. Mam w planie swoją płytę, którą będę robił polską. Mam jeszcze w planie trzecią płytę z hitami światowymi z racji tego, że właśnie jeżdżę, podsłuchuję różne melodie świata, więc w tym wszystkim jeszcze wyjazdy koncertowe, w tym jeszcze wszystkim wyjazdy w miejsca, gdzie będę kręcił wideoklipy. Ja mam nadzieję, że to, o czym żeśmy rozmawiali troszeczkę wcześniej, że powstanie jeszcze jeden duet z Bernadetą Kowalską. Może niekoniecznie przy świątecznym stole, ale właśnie gdzieś w takim klimacie, jak właśnie piosence Tylko z Tobą. Dokładnie, to ja już czuję się zaproszona na wyjazd następny z Tobą. To znaczy, bardziej Ty mnie zapraszałaś. A to ja Ciebie teraz... Ale uznajmy, że razem siebie zapraszamy, tylko kwestia ustalenia, jaką piosenkę zaśpiewamy. Bardzo się cieszę. Moi kochani, no to cóż, dowiedzieliśmy się o tym, że Jacek lubi świętować, lubi dobrze zjeść. Bardzo lubię, uwielbiam. Nawet Milenka mnie odgania od lodówki po godzinie 18:00, 19:00. Mam strażnika, tak. Jak dotąd jej się to udaje. Schudłem 2 kilo. I całe szczęście. Widać, proszę Państwa, widać. Jacek Silski, taka metamorfoza na wiosnę. Jakoś tak dzisiaj Ciebie rozszyfrowałem i zanim zadasz pytanie, już wiem, o co spytasz. Tak? No to proszę bardzo, próbuj. No więc w związku z tym, że czas mnie goni, chcę tutaj w tym momencie bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie, przede wszystkim do tego świątecznego stołu, do tej wspaniałej świątecznej atmosfery, do tych wspaniałych pisanych, do tych wspaniałych pań i dziewczyn. Dziękuję bardzo, bardzo pięknie i razem z Bernadetą chcę Państwu życzyć najwspanialszych, najradośniejszych i przede wszystkim w gronie rodziny i najbliższych świąt Wielkiej Nocy. I wszystko, co zdarzy się właśnie w te święta przy świątecznym stole, niech na cały rok zostanie razem z Wami w Waszych sercach, w Waszych rodzinach. Życzymy tego Wam razem z Jackiem. No to co, Jacku? Prosto z Rudzińca. Prosto z Rudzińca. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy bardzo. Pięknie. Zdrowych, wesołych świąt. A teraz Cię bardzo proszę, żebyśmy się podzielili jajkiem i oczywiście zaproszę Cię do kosztowania, żebyś głodniej nie pojechał. Proszę Wypadałoby teraz, żebym ja podał Tobie. Proszę. Zobacz, aż mi się ręce troszkę trzęsą. No to znowu się czegoś nauczyłem. Bardzo proszę. Gdzieś inaczej. No to co? Degustujemy. Zdrowych, wesołych Zdrowych, świąt. Wesołych świąt. Znów nie chcę, by śnić się mój sen. Wciąż widzę twoich oczu blask. Tak wiele wydarzyło się.
bezsenna noc, za oknem wstaje dzień. Wciąż czuję ciepło twoich ust, wyśniłem najpiękniejsze sny. I dziś bez ciebie czas nie znaczy nic, bo wiem, że dla mnie jesteś tylko ty. Zwiewna jak anioł z białych chmur, spragniony do utraty tchu, pocałunkami spiję róż z twych ust i nie wypuszczę z ramion nigdy już. Czekałem na to tysiąc lat, po smutku nie pozostał ślad. I choć tęsknotą wciąż pulsuje krew, wiem, że kiedyś spotkam cię. Myślałem, że to tylko żart, że chcesz naprawdę dla mnie być, że to kolejny domek z kilku kart, a ja o tobie mogę tylko śnić. Zwiewna jak anioł z białych chmur, spragniony do utraty tchu, pocałunkami spiję róż z twych ust i nie wypuszczę z ramion nigdy już. Czekałem na to tysiąc lat, po smutku nie pozostał ślad. I choć tęsknotą wciąż pulsuje krew, to wiem, że kiedyś spotkam cię. Chcę ci tyle powiedzieć, aż brakuje mi słów. Jakże mógłbym nie wiedzieć, pokochałem cię znów. Zwiewna jak anioł z białych chmur, spragniony do utraty tchu, pocałunkami spiję róż z twych ust i nie wypuszczę z ramion nigdy już. Czekałem na to tysiąc lat, po smutku nie pozostał ślad. I choć tęsknotą wciąż pulsuje krew, to wiem, że kiedyś spotkam cię. Choć tęsknotą wciąż pulsuje krew, wiem, że kiedyś spotkam cię. Dzisiaj razem z nami mistrzyni szkrobania jajek i na samym początku poproszę o rozmowę Bernadetę Suligę. Bernadeta, skąd do nas przyjechałaś? Z Pilchowic. Czy w Pilchowicach rzeczywiście wszyscy potrafią szkrobać jajko? No może nie wszyscy, ale naprawdę dużo ludzi szkrobie, dużo dzieci też. Przede wszystkim dlatego też, że Gminny Ośrodek Kultury organizuje coroczne konkursy kroszenia jajek. No nie zawsze są to jajka szkrobane, drapane, tak jak tutaj, ale różne techniki są w tej chwili stosowane. A jakby zapytać ciebie, które to jest twoje oszkrobane jajko? Och, trudne do policzenia, no ale tak myślę, że ze 150 jajek na pewno już było. Czyli kolekcja bardzo duża. Kolekcja moja jest właściwie rozsiana po całym świecie, bo nawet jedno jajko do Ameryki pojechało, do Niemiec. Wow. Także no, brałam też udział w konkursach roztomajtych. Co prawda tam kiedyś tylko wyróżnienie, na przykład w Gliwicach dostałam Willi Caro, ale jest to moja pasja, że tak powiem. Czy tą pasją też obdarowałaś swoją, w rodzinie swojej wnuków? Tak, w tej chwili już mam czworo wnuków i właściwie jak zaczynam przed Wielkanocą coś tworzyć, no to wszystkie są przy mnie i wszystkie lepiej lub gorzej, ale kruszą te jajka. Na pewno twoje doświadczenie już jest duże w zdobieniu jajek, ale czy to jest, że mimo tej wiedzy, która na pewno już jest duża, starasz się jeszcze dotknąć czegoś nowego? W zasadzie kolory, no to tradycyjnie,
ale wzory na tych jajkach zmieniają się. Jednego roku na przykład robię jakieś widoczki z najbliższej okolicy, kościoły, zamki. Innego roku są to tylko kwiatuszki tradycyjne. No, zależy. Czyli, proszę Państwa, trendy na ozdabianie jaj każdego roku się zmieniają, tak jak powiedziała Bernadeta. I dzisiaj też to właśnie na tym naszym stole, gdzie tyle cudnych oszkrobanych jajek jest, można zobaczyć, że są i kwiaty, i napisy. A jak to jest w lany poniedziałek? Jeżeli panna została polana przez kawalera, to wtedy kawaler otrzymuje zapłatę. Otrzymuje, tak. I czerwone. Jaką zapłatę? No, kiedyś to było jajko skrobane, jakie dla swojego takiego wybranego kawalera, to czy było to na najładniejsze. Jajku, tak, a czy na tym jajku się znajdowało imię też? Czasami wyskrobywaliśmy też imiona, ale w zasadzie to raczej życzenia świąteczne. A jeszcze chciałam powiedzieć, że jak dostał czerwone jajko, to znaczy, że był przyjęty, ale jeżeli to było jajko czarne na przykład... O, tak jak na przykład Jacek dostał, czarne, zielone, ciemne. No to tak jak czarna polewka, to ten chłopak nie miał szansy nie ma danej szans. Dziewczyny. Dokładnie, nie ma szans. A dziewczyna, która najwięcej do której przyszło chłopców polać, no to ta była najzacniejsza, że tak powiem, nie? I mogła się cieszyć, że ma powodzenie. Pięknie, bardzo dziękujemy dzisiaj Tobie, że razem z nami jesteś i podzieliłaś się swoją wiedzą na temat zdobienia jaj. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że u nas w Pilchowicach jest Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom i właśnie co roku organizujemy warsztaty też, gdzie tym młodym, tak jak tu dziewczynom, przekazujemy te nasze, że tak powiem, naszą wiedzę. Warsztaty są na różne tematy, ale właśnie w okresie wielkanocnym na jarmarku to zawsze są już warsztaty kroszonkarskie i naprawdę... Zapraszamy. Tak, zapraszamy. Zapraszamy do Pilchowic. Pamiętajcie o tym, że tam właśnie można nauczyć się zdobienia, szkrobania jajek. Dzisiaj o tym wszystkim powiedziała nam Bernadeta Suliga z Pilchowic. Dziękuję bardzo, Bernadeta, że jesteś. No i czekamy, jest piękne już jajko wyszkrobane. Rodziniec Wielkanoc 2017 to dla Was, dla tych wszystkich, u których dzisiaj gościmy w domach. Słowo zawsze dla mnie masz. Każda droga prostsza staje się. Świat jaśnieje kolorowo i jest cały nasz. Wiem, że nigdy nie zawiedziesz mnie. Tylko z Tobą każda chwila cieszy mnie. Tylko z Tobą dzielić chcę. Tylko z Tobą wielka tęcza zdarza się. Tylko z Tobą, kiedy widzę Cię. Tylko z Tobą szczęście zawsze mam, odkąd Ciebie znam.
ile nam zejdzie godzin na przygotowanie bardzo rodzinnych świąt, sami dobrze o tym wiecie. Razem dzisiaj ze mną pani Ania Powiecka. Pani Aniu, witam serdecznie. Witam. Pani do witam. Nas przyjechała? Przyjechałam z Rybnika. Z Rybnika, witamy, ale pani nie jest sama. Nie, przyjechałam ze swoimi wnuczkami, dlatego że kontynuujemy tą naszą tradycję. I przyjechała ze mną wnuczka Ala i Julka. My za chwileczkę też z Julką i z Alą porozmawiamy, ale pani Aniu, chciałam zapytać, czy ten czas szkrobania, zdobienia jajek, to jest tylko moment w czasie samych świąt, czy już do tych zdobień przygotowujemy się wcześniej? No, przygotowujemy się wcześniej, ale kiedyś, jak pamiętam, jako dziecko, to robiło się kroszonki dopiero w sam pierwszy dzień świąt, w tą niedzielę, pierwszy dzień świąt. To się robiło, żeby na poniedziałek, kiedy przyjdą chłopcy posikać, dziewczyny, no to żeby były już pisanki przygotowane. No właśnie, z tego co wiem, to pani też się może pochwalić nagrodami. Brała pani udział w konkursach? Tak, razem z córką brałyśmy udział, tak jak koleżanka też mówiła, że też brała udział. Brałyśmy udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Gliwickie. I tam z córką zajmowałyśmy czołowe nagrody, bo córka mając 14 lat zdobyła pierwszą nagrodę. Ja nawet tu gdzieś mam wśród tych moich pisanek, kroszonek, mam jedną z tych od niej, a ja zajmowałam drugie, trzecie wyróżnienia, także co roku były jakieś nagrody. Czyli pasja w rodzinie jest do dnia dzisiejszego. Pani Aniu, jeżeli pani pozwoli, to troszeczkę będę chciała od pani się dowiedzieć, czy pani pamięta z lat dziecięcych ulubioną potrawę świąt wielkanocnych i czy bardzo zmieniło się na naszym stole świątecznym od tych czasów, jakie pani pamięta? No trochę się zmieniło, muszę powiedzieć, że tak, ale tradycyjnie pozostały jeszcze te potrawy, które były, a najbardziej pamiętam, które utkwiły mi w pamięci i to jest dalej kontynuowane, że w drugi dzień świąt, czyli w śmingus dyngus, na śniadanie jest jajecznica, smażonka. Niesamowite. Smażonka. Jeszcze o tym nie słyszałam. Słuchajcie, czy u was właśnie w domu w poniedziałek lany, też przygotowujecie jajecznicę? Jeżeli tak, to jestem ciekawa, z ilu jaj. No właśnie, z ilu jaj trzeba było przygotować dla rodziny. Tak, tu trzeba było bardzo dużo tych jajek, bo dodawało się trochę boczku jeszcze. A jeszcze zadam takie pytanie, bo jak wcześniej żeśmy rozmawiały, pani Aniu, to pani mówiła, że w poniedziałek pojawiała się jajecznica dlatego, że po prostu wcześniej tak, te wcześniej, jajka były... Wcześniej oszczędzane jakby. Niedostępne. Tak, bo to musiały zostać, bo tradycją było jeszcze pieczenie kołacza, więc piekłyśmy ten czyli kołacz. Czyli każda gospodyni musiała zadbać, żeby te jajka tak, były. Tak, a to była właśnie tradycja, że przez tydzień czasu nie jedliśmy tych jajek i oszczędzali, żeby były właśnie na to śniadanie. I potem tak bogato w poniedziałek była jajecznica, no to może powiedzmy, może 30 jaj? Oj nie. Jak duża rodzina, to na pewno tych jajek musiało być nie, sporo. Ja myślę, że nie aż tyle. Czego możemy życzyć? Życzę pani, żeby tradycja i pasja, którą pani otrzymała w darze od babci, od swojej mamy, od babci, żeby dalej była kontynuowana. I myślę, że będziemy wszystkim życzyć wesołych świąt. Ja myślę, że zostały już wypowiedziane tyle pięknych, wspaniałych życzeń, że ja tylko wydrapałam, napisałam wesołych świąt. Dziękuję bardzo pani Aniu. Bardzo dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie razem z wnuczkami, żeby z nami usiąść przy świątecznym stole. Dziękuję. A teraz słuchajcie, zapytamy Julkę. Jak to się zaczęło z tym pięknym szkrobaniem jajek? Myślę, że Julka nam troszeczkę opowie. Julka, witam cię pięknie. Witam cię. Chodzisz do szkoły? Do której klasy? Do trzeciej. Do trzeciej, bardzo fajnie. Powiedz mi, czy pamiętasz, jak to było z tą pierwszą pisanką? Pierwszą pisankę wydrapałam mając 6-7 lat i to było na granatowym jajku. Wydrapałam księżyc i gwiazdki. Aha, taki specjalny wzór twój ulubiony, tak. Taki bardzo baśniowy, prawda? Tak.
prawda? A święta twoje takie wymarzone, najbardziej ulubione, to które są? Te zimowe, czy właśnie te wiosenne? Prawdę mówiąc, bardziej wolę Boże Narodzenie. Boże Narodzenie. A z Bożym Narodzeniem też jakaś pasja jest związana? Że coś takiego specjalnego przygotowujesz? Czy tylko na Wielkanoc? Piekę ciastka. Aha, czyli na każde święta masz jakiś specjalny swój, że tak powiem, udział w tym, co się w domku dzieje, prawda? Tak. Ja dzisiaj widzę, że ty wyszkrobałaś takie piękne jajko. Mogę cię prosić, żebyś pokazała wszystkim, którzy razem z nami dzisiaj są przy świątecznym stole. Pokaż jeszcze bardziej tak do góry. Bardzo cię proszę. O, właśnie tak. A jak widzę, to te jajko też jest niebieskie. Tak jak to pierwsze. Tak? Tak. No to pięknie. Ja ci gratuluję naprawdę. Życzę ci, żeby każde święta przyniosły ci nowe pomysły i żeby te jajka cieszyły wszystkich tych, którymi ich obdarujesz. Czy tak specjalnie komuś darujesz takie jajko przez siebie wyszkrobane? No, rodzinie zwykle daję tak mm-hmm. Aha, imiona też czasem piszesz? Nie. Nie, tylko jakieś wzorki. Motywy, kwiaty, tak? Tak. Fajnie, pięknie. Tak, proszę Państwa, Julka wyszkrobała piękne jajko dla nas z motywem, z kwiatami. Czy to są bratki? Tak, to są bratki. To są bratki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Tobie i życzę Ci dużo, dużo wspaniałych, wyszkrobanych jajek. Ala, starsza siostra Julki, razem z nami od samego początku. Ala, zapytam Ciebie, skąd się wzięła ta pasja szkrobania jajek? Czy to tak było, że babcia powiedziała, usiądź koło mnie i chodź, bo Ci pokażę, opowiedz nam o tym. Nie, po prostu zobaczyłyśmy, jak babcia szkrobie. I tak nam się to spodobało, że poprosiłyśmy, żeby nam pokazała, jak się to robi. Mm-hmm. Jak się to zaczęło. I co? I ty mówisz, że tak do dnia dzisiejszego w taki sposób cię to zaintrygowało, że każdego roku wracasz do tak. szkrobania jajek? Tak sama od siebie? Nikt nie musi o tym przypominać? Nie musi. Nie musi. A z tego, co wiem, to w twojej szkole zawsze organizowany jest kiermasz. I tak. tam masz podobno swoje specjalne stoisko. Tak, zawsze robię te kroszonki i sprzedają się w dwa pierwsze dni. Obojętnie, ile bym ich nie zrobiła. Właśnie. A podpowiedz mi, bo zawsze mnie to intryguje, czy jajko, które przeznaczę do ozdabiania czy kolorowania, na samym początku muszę wiedzieć, czy może być skorupka brązowa, czy biała, jak to jest? Musi być biała, bo na brązowej to tak nie widać tych wzorków. Mhm. A jeżeli dajemy je do cebuli? No to też jest białe. Też jest istotne, żeby było jajko białe. Tak. Tak. Czy mogę cię poprosić, żebyś w jednym zdaniu zachęciła swoich rówieśników, żeby spróbowali i zaczęli szkrobać jajka, żeby się czasem przypatrzyli dorosłym? No, niech spróbujcie, bo to nie jest trudne. Można dużo różnych fajnych wzorów zrobić, a potem i tak jest fajnie, jak się to daje różnym osobom. No więc słuchajcie, warto spróbować, warto zadbać o to, żeby w rodzinie taka pasja była, kontynuacja. A może któraś babcia szkrobie jajka, o tym nie wiemy. Popytajcie i bawcie się na święta kolorowo, tak jak właśnie czynią to pani Ania, Julka, Ala i pani Bernadeta. Dziękuję wam pięknie, że jesteście razem dzisiaj z nami i oczywiście też wam jeszcze życzę pięknych, kolorowych świąt i dziękuję bardzo za tak kolorowe, szkrobane jajka. Dziękuję.
pokazać to, co mi w duszy gra, żebyś wreszcie zrozumiała, że cię pragnę. Nie odwracaj się, przecież ty i ja to połowy jabłka dwie. Ja przy tobie zawsze, wszędzie ty, jedyna dla mnie ty, my. Na zawsze tak już będzie i ty, się spełnią moje sny. Ja to ziemia, ogień, skała, ty, jak słońce w wodzie lśnisz, my. To będzie przyszłość cała, gdy zechcemy ja i ty. Skończmy na raz, a potem, jeśli serca dwa mają razem bić, jeśli los tak chce, niech spełni się marzenie. Niechaj dzieje się wszystko, co ma być, i na dobre, i na złe. Ja przy tobie zawsze, wszędzie ty, jedyna dla mnie ty, my. Na zawsze tak już będzie, gdy się spełnią moje sny. Ja to ziemia, ogień, skała, ty, jak słońce w wodzie lśnisz, my. To będzie przyszłość cała, gdy zechcemy ja i ty. Moi drodzy, wszystko co dobre się kończy. Nasza gościna w waszych domach też dobiega końca. Dziękuję pięknie za ten piękny świąteczny czas. Wszystko co zobaczyliście działo się w restauracji w Rudzińcu, ale zanim się pożegnamy, pozwólcie, że poproszę teraz Jurka i Roberta, którzy też razem z nami byli przy świątecznym stole, żeby zakończyć program w taki sposób, jak zdradziła nam Magda. Złożymy sobie życzenia. Troszeczkę inaczej niż do tej pory to znałam. Poznałam nowy sposób, a więc uwaga, panowie, składamy sobie życzenia i myślimy, jakie mamy marzenie. Stuknijmy się jajem. Tak jest. No, czyje się spełni? Moje jest lekko pęknięte. Aha. Mnie też lekko pęknięte. No to lekko, czyli wszystkie marzenia nam się spełnią. Jeszcze raz państwu pięknie dziękujemy. Dziękujemy za to, że przyjęliście nas na ten świąteczny czas. Dziękuję wszystkim gościom przy świątecznym stole i do zobaczenia wkrótce. Życzymy wam radosnych świąt wielkanocnych. Skradłeś mi, lecz wybaczyłam ci, bo miałeś
mogłaś dostać je przecież i tak. Kochać wiosną to nie grzech, przecież wiosna po to jest, chcesz czy nie. Kochasz mnie. Kochać wiosną to nie grzech, przecież wiosna po to jest, chcesz czy nie. Zakochasz się. Bo jak nie kochać, kiedy jest tak pięknie i tak namiętnie pachnie biały bez. Kochać wiosną to nie grzech, przecież wiosna po to jest, chcesz czy nie. Zakochasz się. Popatrz kochany znów, za oknem pełno bzów, a serce mocniej zaczyna już bić. Więc przytul mocno mnie, niech dzieje się co chce. Już nie musimy z miłością się kryć. Kochać wiosną to nie grzech, przecież wiosna po to jest, chcesz czy nie. Kochasz mnie. Kochać wiosną to nie grzech, przecież wiosna po to jest, chcesz czy nie. Zakochasz się. Bo jak nie kochać, kiedy jest tak pięknie i tak namiętnie pachnie biały bez. Kochać wiosną to nie grzech, przecież wiosna po to jest, chcesz czy nie. Pachnie biały bez.